Znajdujemy się w Domu Kultury Prześwit w Warszawie. Mamy do dyspozycji dużą salę, gdzie prowadziłam zajęcia z aeroboksu, trening połączony z elementami sportów walki, dynamiczne ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśni. Dobrze się bawiliśmy, jak również wykonaliśmy kawał dobrej roboty. W Aligatorze trenuję z Kamilem Umińskim. Próbuję nauczyć mnie jak najwięcej w parterze. Mamy jeszcze plan, żeby zawalczyć w MMA, w Freak Fight'cie w tym roku. Natomiast już pewnie niedługo będę mogła poinformować. Przygotowuję się do walki najpierw bokserskiej na Tymex. Jeszcze nie mogę powiedzieć z kim, ani gdzie, ani jaka konkretnie data, ale najbardziej teraz się skupiam na treningu bokserskim, a przy okazji szlifuję też parter. Wiele osób próbuje jeszcze dociekać, czy to już jest koniec mojej kariery bokserskiej. Nie, jeszcze mam ambicje sportowe, chciałabym jeszcze zawalczyć o Mistrzostwo Świata, no ale wiadomo, że póki nie pojawia się jakaś konkretna, dobra oferta, to trzeba walczyć, żeby nie zardzewieć, więc chciałabym jeszcze walkę zrobić taką przypominającą też, żeby być w rankingu właśnie tutaj w Polsce. I zobaczymy, być może jakaś okazja i propozycja pojawi się za granicą. Chcę być gotowa na pewno. W tym momencie również trenuję boksy w Aligatorze. Wszystko chciałam w tym momencie zrobić w jednym klubie, jest mi tak wygodniej. Jeszcze nie zaczęłam takich stricte przygotowań do walki, natomiast no to już się niedługo zadzieje. Być może wyjadę na obóz sportowy, będę tam z kilkoma zawodnikami. Wtedy się najlepiej trenuję, jemy, trenujemy, odpoczywamy. Wtedy nic nas nie rozprasza, gdzieś tam jakieś zadania domowe czy rodzinne. Także najbardziej chciałabym się do tej walki przygotować na obozie. Tak naprawdę moje życie po freakfightowej walce nie zmieniło się. Mogę powiedzieć, że poznałam nowych ludzi, było to nowe doświadczenie, mam możliwość walk na kolejnych galach, także jeśli ktoś myśli, że na tej walce straciłam, to uważam, że nie, że tylko i wyłącznie zyskałam. Ja się szczególnie nie naginałam, ani nie było mi mówione, że mam się tak zachować, mam jakieś robić dymy na konferencjach. Wyszło to, można powiedzieć, naturalnie. Zrobiłyśmy dobre show z Ilmasti, o to w tym chodziło. To jest zupełnie jakby inne środowisko, inna specyfika konferencji, całego tego wydarzenia. To ma być właśnie show, mają być dymy. Już tak naprawdę ta walka jest gdzieś na drugim planie, a liczy się to, co jest przed. Ja się w tym dobrze odnajduję. Myślę też, żeby w przyszłości zawalczyć w walkach wrestlingowych, więc jeśli ktoś jakby oburza się tą drogą, to myślę, że wynika to przede wszystkim w większości. Ludzie krytykują to, bo uważają, że na tym traci sport. Uważam, że nie, że są kibice sportowi, jak również ludzie interesują się show, bo takie gale są po prostu showmańskie i tym się interesuje cała Polska. A z drugiej strony też zawodnicy muszą za coś żyć i na takich walkach freakfightowych zarabia się dużo więcej, nieporównywalnie więcej, niż w walkach, w moim przypadku, bokserskich. Więc myślę, że nikt by nie odmówił, jeżeli dobrze by mu zapłacili, bo to jest moja praca. Nie mam kontaktu z Ilmasti, ani nie miałam przed walką, ani nie mam po walce. Kiedyś byłyśmy razem w programie Ugotowani, natomiast no, nie przetrwał ten kontakt, ona poszła swoją drogą, ja swoją. Więc no, ani nie jesteśmy wrogami, ani nie jesteśmy przyjaciółkami. Gdzie nie pojadę, to każdy o ten rewanż pyta. Myślę, że w kolejną walkę freakfightową zrobię z kimś innym, ale bardzo chciałabym już w trzeciej walce, żeby doszło właśnie do rewanżu. Chciałabym wyjść w 100% zdrowa i zobaczyć, no, czy się nauczyłam więcej w parterze, jak mi ta walka pójdzie. Także zróbmy to. Na pewno byłoby duże zainteresowanie. Po tej kontuzji kolana cały czas w jakiś sposób odczuwam tą nogę i pewnie to już zostanie ze mną do końca życia, ale staram się trenować, chodzę na fizjoterapię do Adama, fizjoskok, więc wszystko robię w tym kierunku, żeby jak najmniej odczuwać i oczywiście nie narzekam. Jak już się rozgrzeję i trenuję, to wiesz, to nic mnie nie boli. Też wzmacniam tą nogę na siłowni z Leszkiem Pyrką, cały czas współpracujemy, także wszystko jest na dobrej drodze, żeby, wiesz, wrócić do pełnej formy. Dużo ostatnio trenowałam właśnie z samym Kamilem, ale nie tylko, też z dziewczynami, ale zauważyłam, że właśnie jak mieliśmy taki moment, gdzie nie trzeba było przygotowywać się pod walkę, tylko mamy luźne treningi, gdzie mogę się więcej nauczyć,
to wtedy jakby bardziej też przyswajam wiedzę i jest mi więcej w stanie przekazać. Także Kamil jest dobrym trenerem, ma dużo do mnie cierpliwości i bardzo go szanuję za całą wiedzę, także słucham go i pokornie wykonuję to, co każe. Najbardziej jest męczące to, jak jesteś gdzieś tam na dole, a potem musisz wstać. Jest to taka bardziej wydolność, powiedziałabym, siłowa, mięśniowa, a w boksie już mam wypracowaną tą wydolność i to jest taka wydolność tlenowa bardziej, więc ja mogę zrobić 10 rund na worku czy nawet sparingu i już potrafię jakby zarządzić swoją wydolnością, swoim tlenem i wiedzieć, gdzie przyspieszyć, gdzie zwolnić. A tutaj w parterze czasem, wiesz, robię jakby wszystko na maksa, nie potrafię jeszcze tego zróżnicować i dużo bardziej się męczę, chociażby właśnie najbardziej wstawanie z ziemi, gdzieś tam znowu się kładzenie, wiesz, jest bardziej praca taka izometryczna, tak, dla mięśni, ale no jest to do wypracowania. Forma wysiłku jest zupełnie inna, jakby mięśnie bardziej pracują właśnie tak izometrycznie, napinasz się i przez to no, zabiera ci to tlen. A w boksie jest tak, jak mówię, no bardziej już po pierwsze to trenuję 16 lat boks, więc już mam wypracowaną wydolność, a tutaj muszę bardziej pracować właśnie pod MMA i wcześniej robiliśmy chociażby do walki, jak się przygotowaliśmy z Kamilem, różne stacje właśnie, wiesz, przygotowujące kondycyjnie pod stricte MMA. Streetfighty zrobiły się obecnie bardzo popularne i pojawia się coraz więcej federacji, chociaż no jest, można powiedzieć, takie dwie są czołowe, Hajlik i Fame MMA. Wiesz co, zarządza tym jakby i rozmawia na temat moich walk Mariusz Grabowski, jest moim menedżerem, moim promotorem i no takich rzeczy jakby nie mogę zdradzać szczegółów, natomiast mam zapewnienie, że w tym roku jeszcze zrobię walkę freakfightową w MMA. Ostatnio miałam lekkie takie spięcie z Kamilą Wybrańczyk, więc może z nią? Powiem tak tajemniczo. ja bym trochę schudła. Wiesz co, już jedną nogą szykuję sobie, że tak powiem, drogę do życia po życiu sportowym. Prężnie rozwijam swoją firmę. Możecie wejść na ewabrodnicka.com. Wkręciłam się, można powiedzieć, w kosmetyki i miałam dość duży problem, nie wiem, czy to ze stresu też i przez zrzucanie wagi ze swoimi włosami. Nie chciałam mi rosnąć, zawsze miałam piękne włosy, nie chciałam mi rosnąć, miałam szare, w ogóle łamały mi się. Próbowałam różnych szamponów, nie wyszło i ktoś mi dał świetny pomysł, żeby może spróbować własnych sił właśnie z kosmetykami i wyprodukowałam, uważam, jeden z najlepszych szamponów do włosów, Cleo Cosmetic. Zapraszam Was na stronę, zobaczcie, można przetestować. Jest to szampon z bambusa, z ekstraktami z bambusa, jak również ma około 20 składników medycyny orientalnej. Produkuję go w Korei. Także spróbujcie, zobaczcie, jak włosy po nim pięknie rosną. To jest szampon specjalnie zrobiony dla mnie. Także no, pracowałam nad tym około roku. To nie jest takie łatwe, żeby to przetestować, żeby to wypróbować. Wiesz, no, musiałam to na sobie też przetestować, żeby potem no, wiedzieć, że to na pewno działa. Tak? Więc trochę z tym pracy było, ale jestem z tego dumna i bardzo zadowolona. Także to jeszcze nie wszystko. Będą jeszcze inne kosmetyki, ale na razie zaczęłam od szamponu.